Zapraszam do wykładu inauguracyjnego pana profesora Andrzeja Skrędo, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Skrędo, który jest dyrektorem Instytutu Literatury i Nowych Mediów. Nowy instytut, który powstał w ramach Wydziału Humanistycznego. Pan profesor, panie profesorze, teraz kilka słów o panu. Nie chwali się pan na tych stronach, więc było dość trudne. Ale jest pan profesor absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, członek Komitetu Redakcyjnego Pamiętnika Literackiego, współredaktor i współprowadzący program literacki Regał w Telewizji Polskiej w latach 2006-2007. Proszę mnie korygować, jeśli coś już mówię źle. Redaktor tomu Henryka Berezy Wypiski, forma 2006 oraz zbioru w 2008. Antologia współczesnych polskich opracowań, również to jest wydawnictwo Forma 2008. Kierownik redakcji literackiej drugiego programu Polskiego Radia w latach 2007-2009. Autor książki o Tadeuszu Różewiczu właśnie, pod tytułem Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, wydana w 2002 roku. Poezja modernizmu, interpretacje to kolejne dzieło pana profesora, wydane w 2005 roku. Przodem Różewicz w 2012 oraz następna monografia Falowanie nowoczesności, szkice krytyczne, wydana w wydawnictwie Forma w 2013 roku. Już sami państwo rozumiecie, że jeśli rozpoczynamy cykl postaci kultury polskiej, no to nie może zabraknąć wykładu o Tadeuszu Różewiczu, a znawcą tej problematyki Tadeusza Różewicza i jego dorobku naukowego jest pan profesor Andrzej Skrędo. Zapraszam zatem panie profesorze do tego wykładu inauguracyjnego. Dziękuję państwu bardzo. Dodam jeszcze, że po wykładzie ponownie chór Srebrne Głosy zaprezentuje nam krótki recital, potem będzie przerwa, a po przerwie, proszę państwa, wracamy tutaj i zapraszam was państwa bardzo mocno na czas o stale, w zależności od tego, o której skończymy pierwszą część, na krótki film, który jest laureatem w tym roku w festiwalu Senior Move. Wygrał ten film, 15-minutowy taki interesujący film właśnie o wieku osób starszych, seniorów. Gasimy trochę światło, będzie lepiej widać, czy nie? Jak pani uważa? To jest nagrywane, ale nie, możemy leciutko przyciemnić. Jeśli będzie można, przyciemnimy. Lepiej widać. Dzień dobry państwu. Jestem zaszczycony, że mogę wystąpić przed państwem i opowiedzieć o moim ulubionym autorze, o Tadeuszu Różewiczu. Tytuł tego mojego krótkiego wykładu brzmi Obrazy Tadeusza Różewicza i ten tytuł ma dwa znaczenia, dwa sensy. Po pierwsze chciałbym państwu krótko opowiedzieć o tym, kim jest Tadeusz Różewicz, jakie twarze ma Tadeusz Różewicz, jak można spoglądać na Tadeusza Różewicza. To jest pierwszy sens tego tytułu, a drugi sens jest następujące. Otóż chciałbym państwu trochę opowiedzieć o związkach Tadeusza Różewicza z malarstwem. Ponieważ Różewicz jako młody chłopak był namawiany, on już od wczesnej młodości pisał wiersze, do tego, żeby studiować polonistykę, ale wybrał historię sztuki, której zresztą notabene nie skończył. To jego zainteresowanie malarstwem jest bardzo ważną cechą twórczości. Całe jego twórczości, a także jego myślenia o świecie i trochę o tym, co Różewicz myśli o malarstwie i o obrazach, o tym trochę państwu też opowiem. A zatem ten wykład będzie miał dwie części. No to możemy zaczynać. To jest Tadeusz Różewicz. Jak państwo widzą, urodził się w roku 21, zmarł w 2014. Na początku przedstawię państwu takie trzy zdjęcia, trzy główne obrazy Różewicza. A więc to jest tak zwane pokolenie Kolumbów, to jest autor, jak wiecie, który przeżył i to traumatycznie przeżył
II wojnę światową. Przez pewien czas był partyzantem. No tutaj widzimy go już u schyłku lat i zastanawiałem się nad tym, jak można by nazwać ten obraz Tadeusza Różewicza. Można by go tak nazwać słowami łacińskimi poeta doctus, to znaczy poeta uczony. To jest poeta, który autor, twórca, który był doktorem honoris causa wielu polskich uczelni, 9 chyba łącznie. To jest autor utworów, które były tłumaczone na kilkadziesiąt języków, na ponad 50 języków. Różewicz w ostatnich latach był w ogóle najchętniej tłumaczonym polskim autorem na świecie. To jest też autor, który przez pewien czas był takim naszym żelaznym kandydatem do Nagrody Nobla. Bardzo wielu komentatorów uważa, że Komisja Noblowska bardzo obniżyła swój prestiż, nie przyznając swego czasu Różewiczowi tego lauru. A więc to jest ten taki pierwszy obraz Różewicza. No, jak Państwo wiedzą, nie ma podręcznika na temat historii literatury polskiej, na temat historii kultury polskiej, w którym nie byłoby Tadeusza Różewicza. A więc poeta doctus. Drugi obraz jest trochę inny. Jak Państwo widzą, to jest fotografia Janusza Stankiewicza, takiego wrocławskiego fotografa, który jest bratem Eugeniusza Goethe Stankiewicza, przyjaciela Różewicza, malarza, nieżyjącego już artysty. No i co my tu widzimy? Widzimy Różewicza zupełnie innego, prawda? To jest taka wizja przede wszystkim. No właśnie, jak by się Państwo to nazwali? Bo ja bym powiedział, że to jest Różewicz prywatny. I Różewicz, który jest także tutaj człowiekiem doświadczającym starości chyba też, prawda? Widzimy te jego dłonie pomarszczone, ale też takim człowiekiem nieupozowanym. No, być może to zdjęcie było trochę pozowane, ale to jest zupełnie inne zdjęcie niż to, które widzieliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że to zdjęcie jest, ja w ogóle uwielbiam to zdjęcie, takich zdjęć jest kilka Stankiewicza, bo co to zdjęcie nam pokazuje? To zdjęcie pokazuje nam Różewicza prywatnego. Otóż jakoś tak się w polskiej kulturze utarło, że to wynika z tradycji romantycznej, że polscy poeci są przywódcami, są osobami, które prowadzą wspólnotę ku jakimś wspólnym celom, którzy przewodzą życiu zbiorowemu. Otóż Różewicz w gruncie rzeczy nigdy nie chciał pełnić roli takiego przywódcy. Zawsze chciał być osobą prywatną. Nie lubił wystąpień publicznych, nie lubił komentować swoich wierszy. Źle się czuł w takich rolach publicznych. Uważał, zresztą myślę, że słusznie, że ta rola, że te role, które artyści, pisarze przyjmują, zwłaszcza w Polsce, to role publiczne, że one szkodzą sztuce. Dlatego zawsze chciał być osobą prywatną. I to jest taka uderzająca cecha Różewicza. Różewicz chciał być osobą prywatną. Ale ten obraz Różewicza zakrywającego twarz, to jest też obraz, który pojawia się w jednym z jego słynnych wierszy. W latach 80. powstał taki jego wiersz "Przyszli, żeby zobaczyć poetę". To jest, za chwilkę fragment tego wiersza Państwu przeczytam. Historia jest ciekawa, bo kilku chłopców na początku lat 80., którzy uwielbiali jego wiersze, chciało się z nim spotkać, znaleźli jego numer w książce telefonicznej, zadzwonili do niego, a on ich przyjął. I spotkali się z nim u niego w mieszkaniu. Zresztą jeden z tych chłopców jest szczecinianinem, rozmawiał ze mną na ten temat i opisał to zdarzenie, ale będziemy dzisiaj mówili o tym opisie różewiczowskim. I ten wiersz tak się zaczyna. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz. A po chwili powiedział, szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział, nie było nas jeszcze na świecie. No i oni pytają, czym pan się teraz zajmuje? A on mówi, robię nic. Przez całe życie dojrzewałem do tego, żeby robić nic. Nic nie robić, a potem mówi, robić nic. I tłumaczy, dlaczego robię nic i co to znaczy.
Widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość ogarnia masy i elity. Ale to dopiero początek. Mówi Różewicz w roku 83. Prorok. Tak, więc to jest druga twarz Różewicza. No i to jest też, myślę, obraz bardzo znaczący. To jest grób Tadeusza Różewicza na cmentarzu Wang w Karpaczu. Różewicz umierając pozostawił testament, który tak się zaczyna, bardzo króciutki. Ja Państwu zaraz dalszą część zresztą przeczytam tego testamentu. Wydaje mi się on bardzo piękny. Moja ostatnia wola i prośba. Jest moim pragnieniem, aby urna z moimi prochami została pogrzebana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy kościele Wang w Karpaczu Górnym. Proszę też miejscowego pastora, aby wspólnie z księdzem kościoła rzymskokatolickiego, który jestem członkiem przez chrzest święty i bierzmowanie, odmówił odpowiednie modlitwy. Pragnę być pochowany w ziemi, która stała się bliska mojemu sercu, tak jak ziemia, gdzie się urodziłem. Może przyczyni się to do dobrego współżycia tych dwóch rozdzielonych wyznań i zbliży do siebie kultury i narody, które żyły i żyją na tych ziemiach. Może spełni się marzenie poety, który przepowiadał, że wszyscy ludzie będą braćmi. Amen. Tak się kończy testament Różewicza. Bardzo piękny, skromny. Państwo widzą, pozbawiony jakichś wzniosłych słów, a jednak przejmujący. Wiecie, Miłosz jest pochowany na skałce, prawda? My mamy taką tradycję robienia wielkiej pompy dookoła naszych wielkich artystów. Różewicz tego nie chciał. To jest zwykły grób, jak Państwo widzą, na pięknym cmentarzu. Interesująca jest jeszcze jedna kwestia, bardzo ciekawa, o której tutaj nie będę jakoś szeroko mówił, tylko ją zasygnalizuję. Otóż to był temat, który nie był często poruszany, ale ostatnio się o tym już sporo pisze. Otóż Tadeusz Różewicz był synem Stefanii z Galbardów, która była Żydówką. To bardzo tajemnicza historia. Ona, będąc dzieckiem, uciekła z domu, wychowała się u księdza na plebanii i została bardzo głęboko wierzącą katoliczką. Szczególnie przywiązaną do kultu maryjnego. Więc Różewicz wychowany był w tym katolicyzmie przez matkę. Matka była bardzo ważną osobą w jego życiu. Jak wiemy, pamiętają Państwo, to była znana, słynna książka Matka odchodzi Różewicza. Jeszcze o niej krótko wspomnę. No i zatem matka, która była Żydówką, a potem została głęboko wierzącą katoliczką. Różewicz, który przeżywa dramat utraty wiary, spowodowany także wydarzeniami, czy głównie wydarzeniami wojennymi, a potem każący pogrzebać się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. To jest piękny symbol. I to jest piękna opowieść, którą mogłem tutaj snuć też długo, ale czas nas goni. No tak, to idziemy dalej. Krótko, kim był Różewicz, inni o Tadeuszu Różewiczu. Kilka zdań, kilku znanych osób. Wisława Szymborska, nasza noblistka. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałaby powojenna poezja polska bez wierszy Tadeusza Różewicza. Wszyscy mu coś zawdzięczamy, choć nie każdy z nas potrafi się do tego przyznać. Szymborska sugeruje, że ona potrafiłaby się do tego przyznać. Oni byli zaprzyjaźnieni, dlatego że Różewicz pisał scenariusze filmowe z Kornelem Filipowiczem, który był partnerem życiowym Wisławy Szymborskiej. Więc tam były też związki koleżeńskie między nimi i przyjacielskie. Szymborska zwraca uwagę na ciekawą rzecz. W gruncie rzeczy do napisania jest wciąż książka o wpływie Tadeusza Różewicza na polską poezję i polską literaturę po roku 56, to znaczy na tych wszystkich, którzy byli młodsi od Różewicza, a dzisiaj już nie są tacy młodzi, którzy byli młodsi od Różewicza, którzy przychodzili do polskiej literatury ucząc się od niego. I każda fala nowych autorów za każdym razem w jakimś zakresie, w różnym zakresie,
nawiązywała do Różewicza. Tak było po 1956 roku. Wówczas mówiono, że większość debiutów pisana jest pod Różewicza. Dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale tacy nawet autorzy jak Białoszewski czy Herbert, których dzisiaj nie kojarzymy z Różewiczem, wtedy byli uważani za ludzi ze szkoły Różewicza po 1956 roku. Ale to samo działo się po 1989. Przyszło bardzo wielu młodych poetów, którzy uczyli się od Różewicza. Zresztą Szymborska zwraca uwagę tutaj na ważną i ciekawą rzecz. Czesław Miłosz, nasz drugi noblista. Z Różewiczem niełatwo się uporać, skoro jest on w każdym z nas. Czyli to groźne spojrzenie Miłosza sygnalizuje, że i w nim też jest Różewicz. To jest piękna historia, też osobna i też już sporo na ten temat opowiadać, napisano i długo by można opowiadać. Ci dwaj wielcy autorzy poznali się zaraz po wojnie, w 1947 i w 1948 roku. Potem spotykali się co jakiś czas. Niezbyt często, bo Miłosz, jak wiemy, wyjechał do Stanów i dopiero w 1981 roku po latach pojawił się podobnie w kraju, ale to nie przeszkadzało im odnosić się do swojej twórczości i dialogować ze sobą. To jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący dialog. Wspaniały dialog, dlatego że wiele wspaniałych wierszy powstało w ramach tego dialogu obu tych autorów. Co chce powiedzieć Miłosz, mówiąc, że każdy z nas, czyli także ja i także wy, ma w sobie coś z Różewicza? Czasami opisuje się te różnice między Miłoszem a Różewiczem w ten sposób. Mówi się, Różewicz jest poetą utraty. Doświadczenie utraty jest głównym tematem Różewicza. A kim jest Miłosz? Mówi się, Miłosz jest autorem, który pisze o nadziei odzyskania. Z tego by wynikało, że Różewicz jest bardziej pesymistyczny, a Miłosz bardziej optymistyczny. Nie jest to takie proste. Można by te relacje odwrócić, ale przyjmiemy na razie, że tak ta relacja wygląda. Ja jeszcze do niej krótko wrócę potem. Stanisław Grochowiak, jeden z tych autorów, którzy debiutowali po 1956 roku, zmarły w 1976 roku, którzy uważani byli za tych ze szkoły Różewicza. W latach 60. rozgorzał taki spór o turpizm w literaturze polskiej. W tym spór polegał ten na tym, że wielki poeta Julian Przyboś, taki nauczyciel Różewicza, zaatakował i Różewicza, i tych jego domniemanych uczniów za to, że ci zajmują się brzydotą. I że takie nieciekawe rekwizyty się pojawiają w nich, w ich wierszach, jak szczur. Więc napisał tak, naśladując Odę do młodości, Przyboś Odę do turpistów, gdzie na końcu krzyknął, zarządzam natychmiastową deratyzację waszych wierszy. No więc potem tam Grochowiak się właśnie spierał z Przybosiem na ten temat. Grochowiak powiedział piękne zdanie. Po wojnie nad Polską przeszedł kometa poezji. Głową był Różewicz, reszta to ogon. Kometa poezji. To jest wypowiedź telewizyjna. Różnie ją cytują, ale mnie się zdaje, że ta wersja z rodzajem męskim jest bardzo dobra. Pamiętacie ósmą księgę pana Tadeusza, kiedy wojska napoleońskie mają wkroczyć na Litwę. Następuje opis nieba, tam jest taki wykład astronomii i mówi się, że pojawił się kometa pierwszej mocy, pojawił się na południu, dążył ku północy. I to był znak nadejścia niezwykłych czasów. Więc był to kometa. Adam Pomorski, wielki tłumacz, prezes Polskiego Pen Klubu. No, mówi to, co jasno to, co ja cały czas tutaj mówię ogródkami. Tadeusz Różewicz to ojciec założyciel nowoczesnej, współczesnej poezji polskiej w kształcie, w jakim powstała po II wojnie światowej. Oczywiście jak ktoś bardziej lubi Miłosza, to powie, że Miłosz był takim założycielem, ale w gruncie rzeczy zbyt wiele takich nazwisk nie ma, o których można by było powiedzieć, że byli założycielami. Być może właśnie Miłosz i Różewicz to są dwaj pretendenci do tego miana założycieli poezji polskiej po II wojnie światowej. I Kazimierz Kuc, który kolegował się trochę z Różewiczem, powiedział takie ładne zdanie. Był wielki, bo będąc przy nim można było zmądrzeć. Kuc zasłużył się tym, że w roku 90, nie wiem czy Państwo widzieli ten spektakl,
Ja pamiętam go, oglądałem go w 90 roku i niedawno ponownie go oglądałem. Zrealizował taką słynną sztukę Różewicza Do piachu. Sztukę, którą Różewicz pisał przez wiele lat. Ona w 79 roku była wystawiona w teatrze na Woli przez Tadeusza Łomnickiego, wielkiego aktora, który wtedy był członkiem KC i dlatego tylko udało się to wystawić. Wielki skandal, sztukę zdjęto, że obraża pamięć AK. W 90 roku, kiedy to było wystawione przez Kuca, ponownie wielki skandal. Teraz znowu są jakieś kłopoty z tą sztuką. Teatr Polski we Wrocławiu chciał ją wystawiać. Okazuje się, że to nie jest takie proste. A sztuka opowiada o historię partyzancką. Oto partyzanci mają wykonać wyrok na koledze z oddziału, który dokonał przestępstwa. Taki jest punkt wyjścia tej sztuki. Ona jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Między innymi z tego powodu, że tam pojawia się postać komendanta. Ten komendant w tej sztuce i komendant Różewicza w partyzance to był słynny Warszyc, o którym pewnie pan profesor by dużo ciekawego powiedział jako historyk. To był dowódca AK, który po roku 1945 nie wyszedł z lasu. Tak? Wystąpił przeciwko komunistycznym władzom, został schwytany, osądzony i dokonano na nim egzekucji. I on jest tam bardzo pozytywną postacią w tej sztuce, ten komendant. Tak. Trochę o dziełach Różewicza. Więc z rąb twórczości Różewicza tworzy 12 tomów wydanych w takich książkach, tak to wygląda, przez wydawnictwo Dolnośląskie. To się dzieli na trzy części: poezja, dramat, proza. Plus książka Matka odchodzi oraz książka Nasz starszy brat, poświęcona trzeciemu z braci Różewiczów, bo braci było trzech. Tadeusz, który został poetą, Stanisław, który był reżyserem filmowym, też już nieżyjący, on był młodszym bratem od Różewicza, jednym z twórców polskiej szkoły filmowej, no i Janusz Różewicz, chyba najbardziej zdolny, najbardziej kochany w rodzinie, który działał w konspiracji i został rozstrzelany w dramatycznych okolicznościach, zdradzony, rozstrzelany przez gestapo w 1944 roku. W tym samym czasie, kiedy dochodziła do rodziny ta wieść, Różewicz musiał uciekać z oddziału partyzanckiego AK, ponieważ oskarżono go o komunizm. Na podstawie jakiegoś tam artykułu, który napisał w konspiracyjnym piśmie. To był niezwykle dramatyczny moment w jego życiu. Wyobraźcie sobie, prawda? Brat umiera, który walczy z AK, a on oskarżony o to, że jest komunistą, musi uciekać z oddziału AK. To jest ciekawa książeczka. Różewicz bardzo długo pracuje nad swoimi wierszami. Tutaj jest 5 wierszy w wersjach ręką piśmiennych. Możemy zobaczyć, jak wyglądał jego warsztat twórczy, jak on skreślał. On był mistrzem skreślenia. A to jest niemieckie wydanie jego sztuk i wierszy. Różewicz interesował się bardzo literaturą niemiecką, znał niemiecki. Twórcy literatury niemieckiej byli dla niego najważniejszymi twórcami. W ogóle najważniejszym autorem w całej literaturze powszechnej był dla niego Franz Kafka. Napisał o Kafce 2 dramaty, Pułapka i Odejście Głodomora. I wielokrotnie wspominał o Kafce. Więc Różewicz zainteresowany był dziejami kultury niemieckiej, co też jest paradoks, prawda? Bo przecież Niemcy to nasi okupanci. Powstał taki tom po niemiecku, Nasz Tadeusz Różewicz. Nasz nauczyciel Tadeusz, o tak to brzmi, którym pisali różni zagraniczni poloniści na temat twórczości Różewicza. Nasz nauczyciel Tadeusz, to znaczący tytuł. To jest tom Wbrew sobie, zbiera on wywiady Różewicza. Tom jest dosyć gruby, tych wywiadów się trochę w jego długim, ponad 90-letnim życiu uzbierało, ale on, jak mówiłem, niechętnie udzielał wywiadów i komentował swoje wiersze, swoje dramaty, swoje dzieła prozatorskie, ale to stanowi dobrą lekturę, dobre wprowadzenie do jego twórczości. To jest afisz pierwszego wystawienia pierwszego jego dramatu, słynnej kartoteki, o której uczyliśmy się w szkołach, to było w 60 roku.
napisał wiele dramatów. Ta jego twórczość dramatyczna przebiega między kartoteką, a kartoteką rozrzuconą, którą napisał na początku lat 90. To była taka druga, ponowiona, rozszerzona wersja kartoteki. No i też filmy. Był festiwal filmów Różewicza. 9 filmów nakręcił Stanisław Różewicz wedle scenariuszy Tadeusza Różewicza. To też jest część jego dorobku. Gdybyście Państwo chcieli się czegoś dowiedzieć o Różewiczu, bardzo dobre wprowadzenie stanowi opowieść biograficzna Zbigniewa Majchrowskiego Różewicz w serii wydawnictwa Dolnośląskiego, a to Polska właśnie. Druga interesująca książka to jest TR Jacka Łukasiewicza, seniora dzisiaj polskich polonistów, prawie 90-letniego, który interesuje się Różewiczem od lat, przyjaźnił się z nim. Też mieszka we Wrocławiu. Różewicz od 1968 roku mieszkał we Wrocławiu, wcześniej w Gliwicach. Ciekawe wprowadzenie do twórczości Różewicza i wydanie wierszy Różewicza w Bibliotece Narodowej. Ono zostało opracowane przez mówiącego te słowa. Tam mamy 1000 stron wierszy z objaśnieniami i obszerny wstęp. To też jest taka seria, która powinna stanowić pomoc właśnie dla studentów, dla licealistów, dla osób zainteresowanych twórczością wielkich autorów. Główne nurty twórczości Różewicza. Więc tak, można by powiedzieć, że twórczość Różewicza dzieli się na 3 okresy. Ten pierwszy od roku 47 do 56. Mówiliśmy o tym, że Różewicz zaczął wcześniej pisać. To często tak jest, że zaczynamy pisać wiersze, często potem porzucamy ten proceder. Ja też pisałem wiersze, jak byłem nastolatkiem. Poszedłem na studia polonistyczne, postanowiłem, że zrobię coś dla polskiej poezji i przestanę pisać. A Różewicz szczęśliwie nie przestał, ale może dlatego, że poszedł na historię sztuki. Więc zaczął już wcześniej, no ale za jego oficjalny debiut uznawany jest tomik Niepokój z roku 47, ponowiony, ta sama poetyka ponowiona potem w Czerwonej Rękawiczce. Jak wiemy, w 49 roku odbywa się w Szczecinie zjazd, który dokonuje stalinizacji polskiej kultury i polskiej literatury. Następuje okres socrealizmu. Do dziś spieramy się, jak mocno Różewicz był zaangażowany w socrealizm, w jakim stopniu był, a jak mocno, to jest kwestia sporu. Ja uważam, że niezbyt mocno. No, wtedy napisał między innymi tom 5 poematów. Różnie zresztą odnosił się do tej swojej twórczości. To była słabsza jednak twórczość, ale Szymborska też pisała w tym czasie i w zasadzie wszystkie swoje wiersze wyrzuciła. Nie przyznawała się do żadnych. Różewicz do części z tych wierszy się przyznaje i one są dobre. Potem rozpoczyna się drugi okres. Po 56 roku, jakby taki ponowny debiut Różewicza, to jest poemat otwarty, rok 1956. Znaczący taki tom tutaj to jest Twarz trzecia z roku 68. Piękne wiersze tam są. Kartoteka się ukazuje w 60 roku i jego najważniejsza proza w roku 70. Śmierć w starych dekoracjach. To jest opowieść o wyprawie starszego człowieka, emeryta do Włoch, do źródeł kultury europejskiej. No i on tam też można by się spierać. Umiera w składzie starych dekoracji teatralnych na zapleczu jakiegoś starego teatru. Pytanie, jaki sens ma ta śmierć, jest bardzo interesującym pytaniem, którego tutaj nie mogę zgłębiać. W latach 80. Różewicz przeżywa pewien kryzys twórczy. Nie wiem, jak Państwo sięgają pamięcią, co Wam pamięć mówi na ten temat, ale ja pamiętam, że w latach 80. to był taki czas, w latach 80., że Różewicz, że polska kultura bardzo się stała kulturą polityczną, prawda? W bardzo dużym zakresie. No więc Różewicz jakoś źle znosił to upolitycznienie kultury. Ono oczywiście było, następowało w zbożnym celu, prawda? Chodziło o walkę z komunistyczną opresją. Niemniej to był taki kryzys twórczy. Wydawało się, że Różewicz jest już takim autorem trochę historycznym, ale w 91 roku ukazała się Płaskorzeźba. Bardzo dobry tomik wierszy. Potem dużo kolejnych. W 99 Matka odchodzi, Nagroda Nike. I Różewicz okazało się jest jednym z najważniejszych polskich pisarzy, poetów i autorów.
jakie można by inaczej też spojrzeć na twórczość Różewicza i powiedzieć tak, że jednym z jego głównych tematów jest rodzina. I on tak mówi, źródła mojej twórczości to rodzina. Tutaj Różewicz na zdjęciu z matką Stefanią. To jest fragment książki Matka odchodzi. Teraz, kiedy piszę te słowa, oczy matki spoczywają na mnie. On tam mówi, że oczy matki ogarniają całe życie syna. Od narodzin do śmierci. I ten związek matki z synem nie kończy się w chwili śmierci matki. Trwa dalej. Może nawet bardziej intensywnie niż wcześniej. Więc to jest punkt wyjścia. My często mówimy, Różewicz to wojna. Sam Różewicz, mi się wydaje, że to jest ciekawa perspektywa, mówi rodzina, ojciec. Ojciec odsunięty. To też jest ciekawe. Ojciec odsunięty jest w tej rodzinie. A matka jest najważniejsza. Matka zajmuje się rodziną, a jednocześnie czyta dzieciom książki, prowadza synów w kulturę. Bracia, to są źródła mojej twórczości, mówi Różewicz. A potem przychodzi wojna i wszystko burzy. No właśnie, wojna i Holokaust. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Fragment Państwu znany zapewne. Z wiersza Ocalony, z wiersza zamieszczonego w niepokoju. Ciekawe jest to, że Różewicz w latach 90. i 2000. wracał do tematu wojny, na nowo usiłował przemyśleć to, co się wydarzyło. Napisał taki poemat Nożyk profesora, którym próbował ogarnąć całą powojenną historię i powiedzieć, i opowiedzieć o kulturowych konsekwencjach wojny dla naszej cywilizacji. I podróże. Różewicz dużo podróżował. Podróżował śladem obrazów najczęściej, które kochał. Napisał taki wielki poemat Et in Arcadia Ego. To znaczy, i ja byłam w raju, mówi śmierć. Wiele na ten temat można by mówić. Kończy się ten poemat w ten sposób. Opowiedz mi o włoskiej podróży. Nie wstydzę się. Płakałem w tym kraju. Piękno dotknęło mnie. Próbowałem wrócić do raju. Trochę o tym powrocie do raju sztuki, do raju sprzed wojny, do raju dzieciństwa jeszcze będę mówił. I trzeci, inny możliwy podział. Różewicz to krytyk cywilizacji. To jest fragment opowiadania dydaktycznego poematu z lat 60., gdzie Różewicz mówi tak. Poeta śmietników jest bliżej prawdy niż poeta chmur. Śmietniki są pełne życia, niespodzianek. To zdjęcie jest takiej sesji fotograficznej, która powstała w latach 90., gdzie Różewicz wynosi śmieci. Ten temat śmieci jest bardzo interesujący i pojawia się w jego twórczości, potem się metaforyzuje. Ostatecznie okazuje się, że śmieci to jest nasza kultura multimedialna, to co płynie z telewizora, z internetu. Ten pan z wąsami to jest Fryderyk Nietzsche, nie wiem czy Państwo poznają. Krytyka kultury to drugi wielki temat Różewicza. Zbuntowani ludzie, potępione anioły spadały głową w dół. Człowiek współczesny spada we wszystkich kierunkach równocześnie, w dół, w górę, na boki, na kształt róży wiatrów. To jest fragment ze słynnego poematu Różewicza. Spadanie o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego. Ten fragment de facto jest taką parafrazą luźną 125 fragmentu Wiedzy radosnej Nietzschego, a jest to jeden z najsłynniejszych fragmentów u Nietzschego. W tym fragmencie jest taki słynny obraz człowieka, który wychodzi z lampą na targ i mówi, zaczepia ludzi i mówi, czy wiecie, czy znacie tę nowinę? Bóg umarł, to my żeśmy go zabili, ale nikt go nie chce słuchać. Mówi, czy wiecie, na czym to polega, co się teraz stanie? Tak jakby ktoś gąbką wytarł wszystkie kierunki. Nie ma góry i dołu, nie wiadomo, gdzie jest piekło i niebo. Nie ma strony lewej i prawej, nie wiadomo, gdzie idą potępieni, a gdzie idą zbawieni. O tym pisał Nietzsche i przeżywał tę utratę. Podobnie Różewicz, tutaj de facto parafrazując Nietzschego. No i krytyka religii. Słynny wiersz Różewicza bez spaskorzeźby. Największym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. Jest też taki wiersz Różewicza Cierń, gdzie on opowiada o tym, o tej swoim procesie utraty wiary. Ciekawe jest to w tym wierszu, że
Cierń to jest element korony cierniowej u Jezusa Chrystusa. Więc Różewicz o utracie wiary opowiada za pomocą symboli religijnych. To jest bardzo ciekawy paradoks, z którego wynikają daleko idące konsekwencje. Króciutko, nie będę się tutaj wdawał w poetykę Różewicza, ale chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, jak on pisze i na czym polega ten jego gest założycielski. Co to znaczy, że on założył poezję polską po 1945 roku? W 1948 spotkali się w Nieborowie z Tadeuszem Borowskim, autorem opowiadań oświęcimskich, które wszyscy znamy. No i to był zjazd pisarzy, byli wtedy obaj w wieku 20 kilku lat. No i Różewicz wspomina, rozmawialiśmy wtedy o różnych rzeczach i poezji. Borowski zastanawiał się, czy w wierszach można jeszcze używać takich słów jak księżyc świeci. Z tego wiersza się nie zrobi, co? Zapytał. Nie wiem, odpowiedziałem, ale spróbować można. Pamiętam, że po powrocie ze zjazdu w Nieborowie zabrałem się do wykonania zadania. No bo rzeczywiście, prawda? Który wiersz jest bez księżyca? Księżyc był świadkiem miłosnych wyznań, prawda? Księżyc towarzyszy nam nieustannie w poezji. Jak zatem Różewicz próbował opowiedzieć o księżycu w tej nowej sytuacji po wojnie, kiedy tak bardzo odczuwał, że wielka kultura europejska nie zapobiegła temu dramatowi, prawda? Że okazała się bezradna wobec skali barbarzyństwa. No więc tak próbował to zrobić. Księżyc świeci, pusta ulica. Księżyc świeci, człowiek ucieka. Księżyc świeci, człowiek upadł. Człowiek zgasł. To jest jedyna metafora w tym pozbawionym metafor wierszu. Człowiek zgasł. Księżyc świeci. Księżyc świeci, pusta ulica. Twarz umarłego, kałuża wody. Teraz to jest inne pisanie, prawda, niż to, które znamy z poezji romantycznej, powiedzmy. Czemu on tak pisał? Można by powiedzieć najprościej tak. Redukował metaforę, redukował składnie, redukował konwencje poetyckie. Wyrzekał się pewnych przywilejów mówienia poetyckiego po to, żeby zbadać, co ocalało. No i stąd się wzięło coś, co czasami nazywamy poetyką ściśniętego gardła. Mnie jeszcze w szkole uczyli, że Różewicz to jest poetyka ściśniętego gardła. No i Różewicz, jak mówiłem Państwu, jest też bardzo ciekawym autorem z tego powodu, że Różewicz wspaniałe teksty poświęcił starości. Jest jego piękne opowiadanie o starych kobietach. Lubię stare kobiety, brzydkie kobiety, złe kobiety są solą ziemi. Nie brzydzą się ludzkimi odpadkami. Znają odwrotną stronę medalu miłości, wiary. Przychodzą i odchodzą. Dyktatorzy błaznują. Mają ręce splamione krwią ludzkich istot. Stare kobiety wstają o świcie, kupują mięso, owoce, chleb, sprzątają, gotują, stoją na ulicy z założonymi rękami, milczą. Stare kobiety są nieśmiertelne. Hamlet miota się w sieci. Faust gra rolę nikczemną i śmieszną. Raskolnikow u Dostojewskiego uderza siekierą. Stare kobiety są niezniszczalne. Uśmiechają się pobłażliwie. Umiera Bóg. Stare kobiety wstają jak co dzień. O świcie kupują chleb, wino, rybę. Umiera cywilizacja. Stare kobiety wstają o świcie. Otwierają okna, usuwają nieczystości. Umiera człowiek. Stare kobiety myją zwłoki, grzebią umarłych, sadzą kwiaty na grobach. Lubię stare kobiety. Brzydkie kobiety. Złe kobiety. Wierzą w życie wieczne, są solą ziemi, korą drzewa, są pokornymi oczami zwierząt. Tchórzostwo i bohaterstwo, wielkość i małość widzą w wymiarach właściwych. Zbliżonych do wymagań dnia powszedniego. Ich synowie odkrywają Amerykę, giną pod Termopilami, umierają na krzyżach, zdobywają kosmos. Stare kobiety wychodzą o świcie, do miasta, kupują mleko, chleb, mięso, przyprawiają zupę, otwierają okna. Tylko głupcy śmieją się ze starych kobiet, brzydkich kobiet, złych kobiet, bo to są piękne kobiety, dobre kobiety. Stare kobiety są jajem. Są tajemnicą bez tajemnicy.
Bardzo ciekawe sformułowanie. Są kulą, która się toczy. Stare kobiety są mumiami świętych kotów. Są małymi, wysychającymi źródłami, pomarszczonymi owocami albo tłustymi, owalnymi buddami. Kiedy umierają, z oka wypływa łza i łączy się na ustach z uśmiechem młodej dziewczyny. Długo można by mówić o tym wierszu. Ale zwróćcie uwagę na jedno. Proces starzenia się jest procesem poznawania prawdy. Jest procesem docierania do istoty rzeczy. Jest tym procesem, który w naszym ludzkim życiu powinien być procesem najważniejszym. Jest procesem nabywania mądrości. Zwróćcie też uwagę na tę opozycję między synami właśnie, nie córkami, synami, czyli doświadczeniem męskim, pełnym złudy, przemocy, iluzji, a realizmem, wiedzą kobiet. To kobiety wiedzą, jaki jest świat, nie mężczyźni. A jeszcze jedna ważna rzecz w tym wierszu. Długo mogłem o tym mówić. Czasami jest tak, że uważamy, że to młodość jest istotą życia, natomiast starość jest utratą, prawda? Starość jest utratą. U Różewicza na odwrót. To młodość jest iluzją, a starość jest zyskiem. I to jest różnica między Różewiczem a Miłoszem. I jeszcze za tym, o tym za chwilę powiemy. Zobaczcie, to jest też bardzo ciekawe. Ten wiersz ma swój pomnik. Polski artysta Radosław Gryta, który w wieku 15 lat przeczytał wiersz Różewicza Jak dobrze. Ja mniej więcej w tym samym czasie czytałem Różewicza. Byłem jeszcze młodszy. Przeczytałem Jak dobrze. Przepisywałem Różewicza do zeszytów, bo nie miałem w domu biblioteki. Na 12 głazach przepisał ten wiersz po angielsku, polsku i fińsku chyba. I te głazy są rozrzucone w parku. Piękny pomnik. A zobaczcie, jak Miłosz, mówiliśmy o tej utracie u Różewicza i nadziei odzyskania u Miłosza. Nie wiem, kto co woli. Miłosz w 1986 roku pisze wiersz Stare kobiety i tak to wygląda. Zgięte artretycznie, to są fragmenty, zgięte artretycznie w czerni na nogach patykach posuwają się o lasce przed ołtarz, tam gdzie pantokrator, Bóg, mężczyzna, władca, tak? Pantokrator to jest wschodni despota niemalże. Tam gdzie pantokrator wschodzi nad okrytymi szaleń głowami służebnic, kiedy w uwiędłe wargi przyjmują jego ciało. On, który cierpi od wieków, przygarnia jętki jednodniowe, osłabłe z zimna motyle, rodzicielki z zamkniętą blizną łona i unosi ku swojej teotokos, czyli ku swojej boskości ludzkiej, aby śmieszność i ból zmieniły się w dostojeństwo. Śmieszność i ból starości zmieniły się w dostojeństwo i dopełnia się tylko tak bez barw i urody niedoskonała nasza ziemska miłość. Widzicie, u Miłosza starość wymaga usprawiedliwienia. Bóg tak naprawdę kocha nas w naszej młodości i powrót do Boga jest odzyskaniem młodości. To jest zupełnie inna wizja niż wizja Różewicza. Każdy z nas może wybrać, co woli. Co wolicie? Słyszę głosy zmieszane. Różewicza? To tak jak ja, wiecie? No dobra, idziemy dalej. No właśnie. Pewne podejrzenia mam w tej sprawie. Jak będziecie chcieli, to możemy o tym chwilę porozmawiać po wykładzie. No i teraz ta druga część naszego wykładu. Krótko o Różewiczu i malarstwie. Co jest stawką w ogóle tej debaty na temat obecności obrazów w twórczości Różewicza? On zaraz w latach 60. napisał taki szkic do źródeł, gdzie wspominał czasy zaraz powojenne i pisał tak. Przechodnie, że miał pomysł na poemat. Jaki to jest pomysł? Zaraz po wojnie Różewicz był w Krakowie. Mieszkał w takim słynnym domu poetów i artystów na Krupniczej 22. Więc miał taki pomysł młody Różewicz. Przechodnie myślą, że Kościół Mariacki stoi nienaruszony, no bo on ocalał. Nie widzą, że jest to wielka pryzma cegieł i kamieni. Kościół leży w gruzach, tak naprawdę. Kościół jest zniszczony w moim wnętrzu.
mówi młody Różewicz, 20-kilkuletni. Ten budynek, na który patrzę, nie jest kościołem, nie jest zabytkiem architektury, nie jest dziełem sztuki, jest spustoszoną, rozwaloną budą, jest kupą gruzu. Ten wielki, wspaniały kościół, który ocalał. To był ten pomysł na poemat. I dalej pisał tak. Fakt, że wybrałem historię sztuki jako przedmiot studiów, nie był przypadkowy. Zapisałem się na historię sztuki, żeby odbudować gotycką świątynię, czyli te wszystkie wartości, które zwątpił. Żeby cegła po cegle wznieść sobie ten kościół, żeby element po elemencie zrekonstruować człowieka. Zrekonstruować człowieka. To się łączyło nierozdzielnie. Tak sobie myślał, kiedy był młody. Potem się to trochę zmieniało. Miał też swoją wizję sztuki. Mówił tak, płótno Rembrandta czy Vermeera było naprawdę żywym organizmem. Miało swój własny, niezniszczalny krwiobieg. Nowe dzieła w najlepszym razie są montażem rozmaitych elementów. Najpierw demontaż dawnych form, a potem jakiś montaż. Czyli de facto rodzaj nawet sekcji zwłok, można by powiedzieć. Tym jest nowoczesna sztuka. Kiedyś sztuka nieoddzielona od religii nie wyrażała jakiegoś osobnego piękna laickiego. Sakrum i piękno stanowiły jedność. Tak było w malarstwie, rzeźbie średniowiecza, Trecento i tak dalej. Po renesansie piękno zaczęło żyć własnym życiem odrębnym, zaczęło się oddzielać od sakrum i ten proces trwał prawie do naszych czasów. I mówił, że skończyło się na tym, że już nikt nie wierzy w taką sakralną wartość obrazów. Już nawet dzisiaj nikt nie wierzy w estetyczną wartość obrazu. Obrazy traktujemy tak jak wszystko inne, jako okazję do naszych publicystycznych wypowiedzi i pretekst do kłótni i narzędzie do politycznych kłótni. Czy nie do tego dzisiaj używamy sztuki? Niestety. Kochałem, kocham i będę zawsze kochał malarzy, mówi w tym tomie wbrew sobie Różewicz w jednym z wywiadów. Malarzom często bardzo zazdroszczę, muzyką nie. Muzyka jest sztuką mistyczną, nieuchwytną, a malarstwo jest bardziej fizyczne, bardziej niż poezja. To jest olbrzymi obszar w moim życiu i w mojej twórczości. Także pół życia świadomego, pół życia pisarza spędziłem w muzeach sztuki. W trakcie tych podróży, o których Państwu mówiłem. Myślę również obrazami, ale to nie są malowanki. Przekazuję myśli i uczucia w strukturach bliskich plastyce. To jest bardzo ważne zdanie. On mówi, to nie jest tak, że ja po prostu opisuję to, co widzę, prawda? Obraz ma jakąś strukturę, jest jakoś namalowany i to, jak się maluje obrazy, tak ja próbuję pisać poematy. Chodzi o kwestię techniczną. Dalej, co jest stawką tych rozważań o malarstwie? Fragment opowiadania dydaktycznego z drugiego tomu poezji. Śmietniki Buriego, Alberto Buri, zaraz o nim powiemy. Podarte worki, szmaty, damska garderoba, sznurki, papier, Buri, głodny w obozie jenieckim, układał ze śmieci nowy świat. Wśród tych śmieci, śmierci i śmieci stworzył piękno. Dał próbę nowej całości. Mówiliśmy o rekonstrukcji katedry, prawda? Tutaj pada sformułowanie próba nowej całości. A to jest Alberto Buri. To był lekarz. Walczył we włoskich siłach w Afryce Północnej. Został pojmany przez Brytyjczyków i w obozie jenieckim zaczął uprawiać sztukę. Po powrocie do Włoch po wojnie stał się znanym artystą. No i na czym polega ta próba nowej całości? Wcześniej mowa była o odbudowie katedry. Zobaczcie, jak się zmienia myślenie Różewicza w latach 60. To jest próba nowej całości. Na przykład takie dzieło, które się nazywa, to jest cały cykl, przez kilka lat oprawiane, worki. To są prawdziwe worki, używane przez Amerykanów w ramach planu Marshalla do przewozu różnych towarów. To jest próba nowej całości, mówi Różewicz. Drugim bardzo ważnym dla niego malarzem był Francis Bacon. Bacona uważam za malarza, któremu udało się pokazać nie tylko destrukcję i rozkład świata, ale również, o dziwo, jakby przez paradoks zrobił syntezę tego rozkładu. Chyba najbardziej dociekliwą, najbardziej dramatyczną i pełną ekspresji. Tutaj podkreślam wyrażenie synteza rozkładu. Paradoksalne, oksymoroniczne. Na początku była rekonstrukcja, odbudowa katedry, potem próba nowej całości, a teraz w latach 80. Różewicz mówi synteza rozkładu. Myślę, że ten obraz by się bardzo podobał Różewiczowi. Bacon na śmietniku swojej pracowni. Piękne zdjęcie.
I to wspaniały obraz Bacona, jeden z jego wczesnych obrazów, ukrzyżowanie z 1933 roku. Nie będę się rozwodził na tym, ale zobaczcie, to są jakby dwa ukrzyżowania. Pierwsze widzimy tę belkę u góry. Nie wiem, jak to się podświetla? Tę belkę widzimy u góry, gdzie są jakby przybite ramiona, prawda? To są dwa gwoździe wygięte. U dołu też widzimy jakby dwie stopy na podejście. To też są dwa gwoździe. U góry głowa, to też jest gwóźdź. Czyli to jest jakby Chrystus z gwoździ, którymi go przybite do krzyża. Ale na tym krzyżu jakby wisi drugi obraz, prawda? W lewo, ciało wygięte, ukrzyżowane. Jakby dwa ukrzyżowania w jednym. Mi się wydaje, że to jest niezwykły obraz zupełnie. Wiele razy malował Bacon ukrzyżowanie. Wydaje mi się, że to niezwykle przejmujące dzieło jest. Takie bardzo w różewiczowskim stylu. To tak jakby kawałek mięsa. Wiemy, że na niektórych obrazach, nawet mistrzów dawnych, ciało Jezusa jest tak zmasakrowane, podobnie jak w filmie Pasja Mela Gibsona, że przypomina mięso, a nie ludzkie ciało jest tak zmasakrowane. Coś takiego tutaj też widzimy. Nawiasem mówiąc, Bacon namalował taki obraz, trzy studia do portretu Luciana Freuda. Freud to był wnuk Zygmunta Freuda słynnego. To jest najdroższy obraz w historii świata. 142 miliony dolarów. Tak, nawiasem mówiąc. Freud malował podobnie i też Różewicz go bardzo lubił. Wielki poemat Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym. Bacon osiągnął transformację ukrzyżowanej osoby w wiszące martwe mięso. Wstał od stolika i powiedział cicho: tak, oczywiście jesteśmy mięsem, jesteśmy potencjalną padliną. Kiedy idę do sklepu rzeźniczego, zawsze myślę, jakie to zdumiewające, że to nie ja wiszę na haku. To jest cytat z Bacona, który nie jest zaznaczony, z tomu rozmów Bacona z Davidem Sylwestrem na temat sztuki. Tylko zaznaczałem wam, że to ciało zmasakrowane przypominać może mięso. Innym malarzem, którym się Różewicz przyjaźnił, był Jerzy Nowosielski. On był malarzem ikon. Malował też ikonostasy. To jest zupełnie inne malarstwo. Był prawosławny, był bardzo przywiązany do teologii wschodniej. Różewicz bardzo przyjaźnił się z Nowosielskim. Pisali do siebie listy. Tak to wygląda. Fragment z tych listów. Twój obrazek zamieszkał we mnie i zamienił się w ogromny obraz. To jest w ogóle jakby punkt dojścia. My nie oglądamy obrazów, mówi Różewicz. Chodzi o to, żeby obrazy w nas zamieszkały. Obraz nie mogę być spektatorem, prawda? Patrzeć z zewnątrz. Muszę obraz wziąć w siebie, nosić obraz w sobie. Obrazy mają w nas zamieszkać, po to potrzebujemy obrazów. No i tak pisze Różewicz przewrotnie, trochę ironicznie, ale zwróćcie uwagę, ile w tym hołdów. Mistrzu i panie, niby wieszcz Adam do Towiańskiego. Tak się zwraca do Nowosielskiego. Mistrz Adam to Mickiewicz oczywiście, najważniejszy autor dla Różewicza. Opiekun duchowy i przewodnik po ziemskim padole. Tak nazywa Nowosielskiego, dlatego że jest malarzem, poeta Różewicz. Prorok, mówi nawet o nim. Pozostaje z niezmiennymi wyrazami podziwu, kończy jeden z listów. Wielbiciel i sługa, tak się podpisuje. Trochę żartobliwie, ale to znaczące. Już w trzecim liście pisze, no, zamieszcza takie wyznanie. Ciągle myślę o tym, żeby namalować obraz. Po prostu patrzę na nie, na twoje obrazy, jestem z nimi, zresztą ciągle, a nie tak jak w muzeum, to jest różnica, albo na wystawie. Jestem z nimi ciągle, noszę je w sobie. Chciałbym odkryć tajemnicę malarstwa tak, jak odkrywa się tajemnicę Trójcy Świętej. Tak wracamy do tego obrazu rekonstrukcji katedry zburzonej. Namalowałeś piękną twarz Chrystusa, a ja nieszczęśliwy pomyślałem sobie, że produkuje obrzydliwe śmieci, diabelskie jakieś farfocle. Ja siedzę na kupie śmieci, warsztat i z otwartą gębą i wytrzeszczonymi
Wytrzeszczonym okiem gapię się w pustkę wszechświata. Czasem napiszę kilka bezwartościowych zdań, mówi jeden z największych polskich poetów. No i cóż, na koniec krótko o pewnym konkretnym obrazie. Obrazie Władysława Podkowińskiego, znany wam zapewne, bo to jest jeden z najsłynniejszych polskich obrazów, Szał lub Szał uniesień, namalowany w 1894 roku. Wielki obraz, jak państwo widzą, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Naga kobieta na koniu. To był skandal w 1894 roku. Podkowiński był takim dekadentem, chory na gruźlicę. Malował w gruncie rzeczy, umierając, ten obraz. Wystawiony po raz pierwszy, państwo widzą, w 1994 roku, w atmosferze sensacji i skandalu. Tłumy waliły na tę wystawę. Obraz nie mógł znaleźć nabywcy. Tak pisano w prasie. Talent, talent. Nie jest to szał romantyczny. Ten szał graniczy bezpośrednio ze znanym z psychiatrii szałem niszczycielskim, zabójczym lub samobójczym. No i pewnego dnia, rankiem 24 kwietnia, malarz przyszedł i pociął. Potem matka to zrekonstruowała. Pociął tę kobietę nożem. Dlaczego? Ponoć rodzina osoby, nawet nazwisko tej kobiety, ponoć rodzina osoby, w której się nieszczęśliwie kochał, dopatrywała się podobieństwa tej postaci na obrazie z pewną szacowną żoną szacownego ziemianina. No i go bardzo skrytykowała. No to on we wściekłości postanowił zniszczyć ten obraz. No ale tak się oburzali wszyscy, ale jak zobaczymy trochę wcześniej na sztukę francuską, Gustave Moreau to jest symbolista francuski, to okazuje się, że to jest chimera oczywiście, że takie obrazy kobiet nagich gdzieś jeżdżących na koniu albo towarzyszącym koniom, było takich obrazów sporo. Zaraz zobaczymy, że ta tradycja sięga o wiele głębiej. To była chimera, bo już w sztuce XVI-wiecznej, XVII-wiecznej była taka tradycja robienia emblematów. Widzimy tutaj kobietę jeżdżącą, nagą, na koniu. Widzimy emblematów. Emblematy składały się z trzech części. To była lema, taka inskrypcja, potem właśnie imago, czyli obraz, a pod spodem subskrypcja, czyli taki wierszyk, epigramat na ogół. Zaraz państwo zobaczymy, jak to wygląda. I co symbolizował ten koń i naga kobieta? Tłumaczymy z łaciny ten wiersz, ten epigramat. Pytasz, jak się nazywa ten koń dziki i wolny? Jak oni nazywają tę dziewczynę pędzącą szaleńczo, jak gdyby ku śmierci? Ten koń to nieokiełznana wola człowieka, która nie zna prawa. W jej służbie głupia młodzież spieszy ku zagładzie. Tego symbolem była kobieta naga na koniu. Ale to sięga jeszcze dawniej. Skąd ten koń w ogóle? Platon, Phaidros. Dwa konie to obraz duszy. Zwróćcie uwagę na kolory tych koni. Otóż ten z nich, który lepsze ma stanowisko, kształty ma proste, a proporcjonalne i zgrabne. Wysoko nosi kark, nos ma łagodnie zgarbiony, białą maść, białą, czarne oczy. Ma ambicje, ale i ma władzę nad sobą. Ma władzę nad sobą. I wstyd w oczach. Lubi zasłużoną chwałę, batoga nie potrzebuje. Dobre słowo mu wystarcza. To jest ten dobry koń. Dobra część naszej duszy. Jest zły koń. Drugi, krzywy, gruby i lada jak związany. Twardy ma kark, krótką szyję, nos do góry zadarty, czarną sierść. To jest ten czarny koń. Ogień krwią na biegłych oczach. Buta i bezczelność to jego żywioł. Nie słyszy całkiem, bo ma kudły w uszach. Ledwie, że bicza i ościenia posłucha. To jest zła część naszej duszy. Więc kiedy woźnica ujrzy jakąś zjawę miłosną i żar mu duszę ogarnia, kiedy mu tęsknota piersi rozpiera, a żądła łechcą na wszystkie strony, jeden koń, który zawsze słucha woźnicy, wtedy także wstydem się kieruje i sam siebie zatrzymuje. Samoopanowuje się, żeby nie wskoczyć przed nimi nogami na kochanka. Za to drugi nie zważa na okłucie ani razy, których mu woźnica nie szczędzi i w dzikich podskokach pędzi wprost przed siebie. Wiecie, jestem złym koniem i dobrym, to jest też tak jak w piosence Młynarskiego. Pamiętacie tę piosenkę? Ten zły koń był zły, a ten dobry był dobry. Woźnica
Więc bił tego dobrego i mówił do tego złego tak. Jak będziesz taki, jak jesteś, dostaniesz tak, jak on. To był słynny obraz i pisano na ten temat wiele wierszy. Zobaczcie, jak pisano. To jest rok 1907. Usta, na których uśmiech mdlejący wykwita, zda się szepcą, jak wicher pędź, jak błyskawica. Płonące moje oczy, to ta kobieta jadąca na tym koniu mówi, płonące moje oczy, mgła żądzy powlekła. Nie widzę nic, gdzieś w przepaść odlatam od ziemi, szyję twą ramionami owijam białymi. Twoja mi jest, twoja cała, wszystko bestio wściekła, szału. Boga nie świata przed oczami mymi, nieś mnie potęgo straszna, choćby na dno piekła. Tak mówi ta kobieta jadąca na koniu. W wierszu z 1907 roku. A to jest wiersz też z tamtych lat, Marii Komornickiej. Bardzo ciekawa postać. Kobieta obcięła włosy i powiedziała, że się nazywa Piotr Włast. Pragnął zniknięcia bez nęc konania. To jest o Podkowińskim. To on pragnął zniknięcia bez nęc konania, ciemnego piekła, pieszczot i kwiatów, doskonałego dusz i ciało zlania, skonu w zamęcie ginących światów. Pragnął zagłady w szale młodości, szczęścia z pucharem trucizny w ręku, zbawienia w skoku w przepaść, bez lęku, śmierci w miłości. Tego pragnął Podkowiński, malując obraz. Kolejny wiersz. Grzmi pieśni nad pieśniami, w śnieżne me ramiona, jak w kleszcze szeleszczące żarem, niech pochwycę obłęd zmysłów, zogniony w szału błyskawice i przytulę do nagich mych piersi i łona. To znowu ta kobieta chyba, prawda? Niechaj syczenie żądzy tak mnie ubezedni, by mi się choć raz zdało, że w boskim zachwycie kołyszę się w obłokach na czystym błękicie. I ostatni wiersz. Spojrzałem w obraz ten rozchuchany, rozpierający żałobne ramy, rozwalający zachęty ściany, czyli ściany galerii, ten obraz szałem pijany, na wściekłej bestii kobiece zwierzę. Dwa zwierzęta, kobieta to zwierzę i koń to zwierzę. Płomiennych włosów żarem się pali, naga rozkoszy pożąda szczerze i w przepaść wali. W przepaść wali, zapamiętajmy to określenie. Z koniem spienionym w uścich zrośnięta, szyję potwory namiętnie dusi, porwała ludzkiej obłudy pęta, bo szaleć musi. Musi, to popęd silny i zdrowy, a nie chory. Ciało przepyszne miłości woła, a tu jej przesąd każe wiekowy odgrywać rolę anioła tej kobiecie. Tak cierpiały kobiety na przełomie wieków, uciśnione przez kulturę mieszczańską, burżuazyjną. Przesąd wiekowy każe jej odgrywać rolę anioła, a ona chce na ten koniu jechać. No tutaj Tettmayer też to opisywał, to może pominimy, bo to jest w tej samej stylistyce. No i teraz zobaczmy, co Różewicz zrobił. Jak Różewicz zobaczył ten wiersz. To jest fragment większego poematu z roku 55. Widzimy ten podpis Muzeum Kraków 55, a więc po prostu oglądał ten obraz. Tytuł wiersza jest taki jak tytuł obrazu, szał, dlatego jest cudzysłów w tytule, ale też pierwszy wers jest szał, kursywą. Zaraz powiem dlaczego. Szał. Ślepy ogier żądzy wali się w przepaść. To z tego wiersza młodopolskiego. Wali się w przepaść. Z alabastrowym ciałem kobiety. Złoto i smoła, dym i ogień, rubin. Dwaj żołnierze mrugają do siebie. Przewodniczka objaśnia. To jest symbolizm realistyczny w warunkach kapitalistycznych. Słychać rżenie czarnego konia. Jedziemy dalej. Więc właśnie, wydawałoby się, że to jest taki satyryczny obrazek i to jest trochę satyryczny obrazek, ale przyjrzyjmy mu się bliżej. Zwróćmy uwagę na to. Tutaj rzucę swoje notatki okiem, żebym nie pomylił kolejności tego, co mam mówić. Tak, zwróćmy uwagę na to, że wiersz dzieli się na trzy części. W pierwszej części mamy próbę opisu obrazu przez Różewicza. Taki opis obrazu w dziele literackim nazywa się ekfrazą. A więc mamy tu próbę ekfrazy. Opis dzieła malarskiego, na przykład dzieła malarskiego w tekście literackim. Pod spodem, w drugiej strofie, też w gruncie rzeczy mamy drugą ekfrazę, no bo ten cytat z przewodniczki wieńczy opis dzieła sztuki, który dała ona.
Więc mamy jakby dwa opisy dzieła sztuki. Najpierw ten pochodzący od Różewicza, potem od przewodniczki. I zestawienie tych dwóch ekfraz, tych dwóch opisów dzieła sztuki mówi nam coś takiego, podpowiada nam. Być może tematem Różewicza nie jest tylko obraz i to, jak można go opisać w wierszu, ale to, jak odbieramy dzieła sztuki. Bo są dwa opisy, czyli dwa sposoby odbioru. Ten, który daje sam Różewicz i ten, który daje przewodniczka. Zestawienie dwóch ekfraz, dwóch sposobów odbioru każe nam zadać pytanie, a jak my możemy czytać dzieła sztuki? Jak możemy je rozumieć? A więc być może nie jest to tylko obrazek satyryczny, ten wiersz, ale także być może jakiś rodzaj pytania o to, jak odbieramy sztukę. Teraz to po pierwsze. Po drugie, zwróćmy uwagę na to, jak wiele głosów jest w tym wierszu. Wydawałoby się, że on jest jednogłosowy, a tak naprawdę w tym wierszu słychać kilka głosów. Po pierwsze, jest to słowo szał w pierwszym wersie, wyróżnione kursywą. Czemu ono jest wyróżnione kursywą? Prawdopodobnie jest to słowo wypowiadane przez tych żołnierzy, którzy przyszli na tę wystawę. Teraz wiele zależy od tego, jak przeczytamy to słowo, jaką ono ma intonację. Czy ono brzmi szał, no rzeczywiście szał, a może o, szał. To wiele zmienia. Idąc dalej, patrzymy, że mamy też takie słowo jedziemy dalej na końcu. Kto mówi jedziemy dalej? Może to przewodniczka mówi jedziemy dalej. Kto wie? Mamy rok 55. Może to ci żołnierze mówią, chcą powiedzieć, no dobra, chodźmy już stąd, idźmy dalej. Ale może ci żołnierze mają tego konia, który jest alegorią żądzy w sobie, więc mówi, wsiadajmy na tego konia, przejedźmy się z tą kobietą, jedźmy dalej razem z nią. A jeszcze przecież pamiętamy sonety krymskie. Jedźmy dalej, nikt nie woła, mówi Mickiewicz. Wiele różnych skojarzeń. No i co, mamy jeszcze jeden głos, rżenie czarnego konia. Może żołnierze, którzy patrzą i odczuwają pożądanie, czują, słyszą to rżenie konia w sobie. Może to koń do nich przemówił z obrazu. W końcu mamy do czynienia z obrazkiem satyrycznym. Może oni usłyszeli rżenie tego konia. A może to poeta mówi nam, że ci żołnierze rżą, śmiejąc się, kiedy spoglądają na ten obraz. Są różne tutaj głosy w tym wierszu. Ale najciekawsze jest coś innego. To w jaki sposób Różewicz opisuje ten obraz. A opisuje ten obraz w pierwszej strofie, robiąc aluzję do tych przedstawień młodopolskich. Stąd ten cytat z wiersza Wolskiego, wali się w przepaść. Widzieli państwo, to jest bezpośredni cytat. No bo to jest trochę inne pisanie niż w tym wierszu Księżyc świeci. Trochę inne pisanie i trochę inaczej ten wiersz jest skonstruowany. Walenie się w przepaść to taka metafora hiperboliczna, prawda? Przesadna. Ślepy ogier żądzy to jest w gruncie rzeczy metafora potrójna aż. Bo możemy powiedzieć ślepy ogier i to by wystarczyło. Ślepy ogier. To był taki epitet metaforyczny. Możemy powiedzieć ogier żądzy. To byłaby taka metafora bez tematu. Ogier żądzy, czyli ten ogier, którego widzimy na tym obrazie, pożądanie nasze. A słyszymy ślepy ogier żądzy, czyli jakby dwie metafory złączone w całość, przesadną, dają nam trzeci rodzaj metafory. Takich metafor u Różewicza nie ma. Pamiętamy, w Księżyc świeci jest metafora człowiek zgasł i to wszystko. Alabasterowe ciało kobiety, taka bardzo ozdobna peryfraza nagości. Smoła, to są włosy tego konia. Dym, ogień, rubin, to jest opis tła, w który wtapia się ta postać konia. Więc hiperbola, peryfraza, metafora, wszystko to takie pleonastyczne, trochę dyskretne, ale trochę staroświeckie. Tak jakby Różewicz trochę ironizował, naigrywał się, nawiązywał do tego, jak pisano 100 lat temu, 100 lat temu, z naszej perspektywy, z jego 50 lat wcześniej zaledwie. Na temat tego obrazu. Są w tym gdzieś oznaki dystansu. Mruganie do siebie, no to jednak żołnierze niewiele rozumieją, prawda? Mrugają do siebie, o co tu chodzi? Ale zwróćcie uwagę, nie są oburzeni. Raczej.
No i symbolizm realistyczny w warunkach kapitalistycznych to może być oczywiście kpina z komunistycznej jakiejś nowomowy, ale może to jest też kpina z mowy znawców po prostu. Tak, z mowy znawców. Więc jakbyśmy tak zostawili na koniec, zmierzam do końca, opisy młodopolskie z opisem Różewicza, to co widzimy? Widzimy, jak łatwo to, co szokowało, staje się niezrozumiałe. Widzimy, jak łatwo tragizm zamienia się w obojętność w naszym odbiorze sztuki. Widzimy, jak bardzo zmienia się język sztuki i jak bardzo my się zmieniamy jako odbiorcy wraz ze zmianą języka sztuki. To nas prowokuje do zadania pytania, tak naprawdę do czego potrzebujemy wielkich pisarzy? Do zobaczenia tego, jak tracimy pewność, tracimy sens, tracimy odczucie tego, co było dawniej, tracimy moc konwencji, za pomocą których możemy uprawiać sztukę, czy może na odwrót. Dzięki wielkim artystom odkrywamy to, co trwałe, to, co niezmienne, to, co trwa mimo upływu lat, mimo zmian języka sztuki, mimo zmian naszej wrażliwości. Czy artyści wielce opowiadają nam o utracie, czy o odzyskaniu, i czy Różewicz mówi o utracie, czy o odzyskaniu, bo mówiłem, że ta opozycja wcale nie jest taka pewna, to jest to pytanie, z którym Państwa chciałem zostawić. To jest koniec. Dziękuję. Proszę pozostać. Dziękuję bardzo. Ja myślę, odpowiadając wprost na pytanie, panie profesorze, dzięki sztuce zyskujemy i tracimy wrażliwość. To na pewno. Bardzo dziękuję za interesujący wykład, w którym już, proszę państwa, mieliśmy postaci kultury nie tylko polskiej w sferze i poezji, literatury, jak i malarstwa. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za wytłumaczenie nam tych pięknych słów i przybliżenie postaci Tadeusza Różewicza. Czy państwo mają nieodpartą potrzebę zadania pytania panu profesorowi? Na razie nie. Zostaniemy z tymi pięknymi słowami różnymi. Panie profesorze, tradycją jest, że bardzo dziękujemy. Proszę od nas takie symboliczne podziękowanie przyjąć. Chcę państwu jeszcze przypomnieć, że oczywiście dzięki naszym panom technicznym, którzy tu nam pomagają, a kieruje tym wszystkim pan Tomasz Rudak, wykład będzie można jeszcze raz odsłuchać na stronach Wydziału Humanistycznego, na stronach Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora w internecie, w komputerze. Jeśli państwo wpiszecie SZUS, wykład, jest zgoda pana profesora, i ten wykład ponownie jeszcze raz spokojnie w domu będziecie mogli sobie państwo odsłuchać, tak jak i wszystkie wcześniejsze wykłady. Ja tu jeszcze raz panu Tomaszowi jednemu, drugiemu i Michałowi, którzy nam pomagają, żeby było oświetlenie i na dobre nagłośnienie, i właśnie nagrywają wszystkie wykłady. Bardzo dziękuję.